Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Poseł. W kwietniu 2011 roku uruchomiliśmy proces prywatyzacji ZEW-u Niedzica i po rocznym prowadzeniu procedury i wskazaniu wyłączności negocjacyjnej w firmie Camembert Investment, którego poręczycielem była firma EnergoPro, zawarliśmy przedwstępną umowę rzeczywiście i to był maj 2012 roku, wskazując na warunki zawieszające skuteczność tej umowy. I pierwsze trzy warunki były wskazane do zrealizowania do końca grudnia 2012 roku, a kolejne do końca czerwca roku 2013. Chciałbym Państwa uspokoić. Warunki, w tym doprowadzenie do prawidłowego wniesienia aportu nieruchomości plus wskazanie przez starostę Nowotarskiego między innymi nieruchomości tak zwanych koniecznych do funkcjonowania spółki, jeżeli chodzi o energetykę, nie zostały spełnione i pomimo wniosku inwestora o przedłużenie tych terminów, wydłużenie możliwości pracy, czekając na przykład na wskazanie starosty Nowotarskiego z końcem grudnia, nie wydłużyliśmy aneksem tej umowy i w dniu dzisiejszym ogłosiliśmy zamknięcie tego procesu bez rozstrzygnięcia. Co będzie dalej z tą spółką? Otóż po pierwsze, pierwszy miesiąc, być może kolejne, będziemy spędzali na usprawnieniu działań, jeżeli chodzi o ZEW Niedzica, uporządkowanie tych wszystkich prawnych zaległości, które rzeczywiście tam istniały od wielu lat. A nastąpi to po pierwsze w porozumieniu z doradcą prywatyzacyjnym, po drugie wypracujemy ścieżkę prywatyzacyjną nową w Departamencie Prywatyzacji i później w kontakcie ze starostą nowotarskim i wojewodą małopolskim, którzy tutaj rzeczywiście mają dużo do powiedzenia i bez nich jakby ta prywatyzacja nigdy nie dojdzie do skutku. Wypracujemy ścieżkę i na Państwa zapytanie możemy udzielić, jak my będziemy tą w przyszłości prywatyzację widzieli. Na dzisiaj tej prywatyzacji nie będzie. Ona została dzisiaj zamknięta. Dziękuję bardzo.